Jeśli ktoś tęsknił za moimi recenzjami kosmetyków do brody, to mam dobrą wiadomość. Wróciłem i znów będę dla Was sprawdzał i testował brodowe nowości. Pamiętacie markę Freak Show? Pierwszą linię kosmetyków do brody stworzoną przez pana Drwala i barbershop Petit Patty? Obejmowała dwa balsamy do brody, które zresztą recenzowałem już na tym kanale. Jeśli chcecie, możecie wrócić do tego materiału, link pojawi się u góry. Projekt Freak Show przeszedł ostatnio spory rebranding. Została odświeżona cała szata graficzna, pojawiły się nowe kosmetyki i zapowiedziano kolejne. Dziś opowiem Wam o balsamie do brody Crocodile Tears oraz olejku Belladonna. Zapraszam serdecznie. Do tej pory seria Freak Show była ubrana raczej w kolorowe ciuszki. Pamiętam etykiety balsamów oraz wlepki z dziwacznymi postaciami w czerwonych i niebieskich barwach. Przyszedł jednak czas poznać drugą stronę tego cyrkowego towarzystwa. Nowa odsłona serii Freak Show to mocno mroczne i witchcraftowe klimaty. Etykiety są bardzo szczegółowe, głównie czarno-białe, z delikatnymi żółtymi akcentami. I tak, linia zapachowa Bayram to teraz Crocodile Tears, a jej bohaterem jest krokodyl i jego łzy. Linia Basil and Blackberry to od teraz Belladonna, czyli czarcia roślina uwielbiana przez Moirę Atropos, którą to widać na etykiecie ze złotymi nożyczkami w dłoni. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się nowy, mroczny i tajemniczy motyw i cała otoczka zbudowana dookoła. Druga nowość jest taka, że pojawiły się w końcu olejki do brody, tak więc obie linie zapachowe oferują już i balsam, i olej do brody. Marka zapowiedziała też dwa nowe kosmetyki. Pierwszym z nich jest Amanita, czyli wegański balsam do brody i tego chyba najbardziej wyczekuję z tytułu mojego zamiłowania do klimatów wege. Drugą nowością ma być szampon do brody Plague Doctor, którego również bardzo chętnie wypróbuję, jak już pojawi się na rynku. Zaczniemy od balsamu do brody. Prócz nowej etykiety mamy też nową pojemność. Teraz zamiast 40 mamy 50 gram produktu w puszce, a cena pozostała ta sama. Poza tym przeanalizowałem skład i tu nie zmienia się praktycznie nic w porównaniu do poprzedniej edycji. Ciągle jest to ten sam przyjemnie kremowy i gładki balsam o średnim chwycie i naturalnym błysku. W środku znajdziemy oczywiście masło shea, wosk pszczeli, olejek makadamia, olejek kokosowy i witaminę E. Balsam odznacza się tak samo intensywnym bejrumowym zapachem jak kiedyś, także fani poprzednich serii będą zadowoleni. W telegraficznym skrócie, ten sam balsam o takim samym działaniu, większa pojemność, ta sama cena, ale cieszy oko nieco bardziej. Przechodzimy do olejku do brody i tu robi się ciekawie. Pamiętam moje rozmowy z Patty o kosmetykach Freak Show. Kiedyś przygotowując pierwszy wpis o balsamach, przeprowadzałem z nią wywiad. Link do tego wywiadu znajdziecie również w zakładce na górze. Patty mówiła wtedy, że rodzina Freak Show na pewno się powiększy, że testują już olejki w salonie, ale oficjalnie chyba nie były dostępne w sprzedaży. Przynajmniej internetowej, inaczej na bank wpadłyby moje rączki. Wszystko dobrze jednak się skończyło, bo oto mamy dwa oleje i pierwsze co rzuca się w oczy to buteleczka. Piękna fiolka w kształcie zaokrąglonego prostopadłościanu. Nie widziałem jeszcze takiej na polskim rynku. Świetnie wpisuje się w te tajemnicze klimaty, bowiem wygląda jak jakiś magiczny eliksir. Buteleczka ma pipetę i 30 ml pojemności. Do tego dochodzi jeszcze proste, ale szczegółowo zdobione kartonowe pudełko. Co siedzi w środku? Dobrze znane i często używane przez pana Drwala olejki. Olejek ze słodkich migdałów, jojoba czy arganowy. Myślę, że na tym etapie nie muszę wymieniać ich właściwości. Dodam tylko, że olejek nie jest ani zbyt gęsty, ani zbyt wodnisty. Fajnie zabezpiecza skórę przed odparowywaniem zbyt dużej ilości wody. Szybko się wchłania, nie tłuści. No i pięknie pachnie. Co więcej, pan Drwal przygotował też całą masę merchu związanego z nowym Freak Show. Na przykład wlepki, przypinki, kubki, zapałki i kadzidełka, jeśli ktoś miałby ochotę poczuć witchcraftowy klimat nie tylko na brodzie. Nowe grafiki tak bardzo mi się podobają, że widziałbym jeszcze koszulki. Jeśli ktoś z teamu pana Drwala to ogląda, to wiecie do kogo wysłać pierwsze sztuki. Podsumowując, otrzymujemy te same świetne kosmetyki o fajnych składach, pięknych zapachach i cieszącej oko nowej szacie graficznej. Pan Drwal wie jak zrobić dobry rebranding w przeciwieństwie do Xiaomi. Dlatego jeśli jeszcze nie mieliście okazji używać starej linii Freak Show, to macie okazję nadrobić to z nową edycją.
Z niecierpliwością czekam na nowości, o których mówiłem wcześniej. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć ich recenzje również tutaj na kanale i na blogu. Jeśli ktoś z Was czuje niedosyt i chciałby poczytać nieco więcej o nowym Freak Show, zapraszam na bloga, bo tam zeskanowałem dla Was gazetkę, którą dostałem wraz z kosmetykami. Tam znajdziecie troszeczkę więcej informacji na temat omówionych dzisiaj przeze mnie kosmetyków. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle zapraszam like, sub, dzwonek i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!